Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w bibliotece przy ulicy Grzybowej dzieci z przedszkola nr 6 w Policach zaprezentowały przedstawienie pod tytułem Calineczka. Specjalnymi gośćmi zaproszonymi na tę inscenizację były dzieci z przedszkola nr 8 w Policach. Dzieci mają pamięć wzrokową i chętnie oglądają bajki. Dla nich to niezapomniane widowisko. Tego typu spotkania są od kilku lat, ponieważ my już od wielu lat współpracujemy z tymi przedszkolami i wspólnie organizujemy tego typu spotkania. Poprzez inscenizację dzieci lepiej rozumieją tekst, dobrze zapoznają się z bajkami i utożsamiają się z bohaterami. Dlatego w późniejszym wieku chętniej odwiedzają bibliotekę i stają się czytelnikami. Dzieci z grupy Wiewiórek z przedszkola leśnego chętnie uczyły się swoich ról. Aktorzy przygotowali naprawdę długie teksty, mieli do nauki, układy ruchowe, przy muzyce. Także mieli dużo pracy, ale bardzo szybko opanowały to, bo nasza grupa, no pochwalę się, ale naprawdę jest artystyczna, uważam, mamy naprawdę wspaniałych aktorów małych. Także no, myślę, że wypadło wspaniale, także oni się bardzo przy tym bawią w ogóle. Nigdy, pamiętam, nie zmuszałam ich do tego, żeby one same chciały ćwiczyć te role. Mali aktorzy już planują następną inscenizację. Ma to być Lampa Alladyna. Dla kilkuletnich artystów występowanie przed publicznością to wielka frajda i przyjemność. One same wymyślają często układy ruchowe i ten ruch sceniczny jest ważny. Ja często rezygnuję na przykład z muzyki na rzecz tego ruchu scenicznego. Dzieci nabierają pewności siebie, są otwarte, te dzieci nieśmiałe prezentują się wspaniale na scenie. Także to jest taka też zasługa i moja, czuję, ale też ich. Także myślę, że dzieci są dowartościowane przez to występowanie. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkolaki poznają literaturę, kształcą mowę i ćwiczą pamięć.